Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich. Bardzo się cieszę z kolejnego gościa w wysłuchaniu. Piotr Augustyniak, filozof, przede wszystkim chyba filozof. Człowiek, który z Gdańska przeniósł się do Krakowa. Ciężko nam się było umówić, bo sporo Piotr jeździ. Oczywiście kanwą tej rozmowy naszej będzie książka Piotra, Jezus nie Chrystus. To są kolejne dodruki już tej książki. Się bardzo cieszę, że ta książka jest taka popularna. Bardzo Was zachęcam. Będzie nagroda na sam koniec tej naszej rozmowy. Piotr podpisze książkę z dedykacją dla osoby, która wygra tą książkę, a konkurs przeprowadzi jak zwykle Marek Sekielski. Piotrek, wielka radość w ogóle, że możemy się spotkać i porozmawiać o Twojej książce. Ja muszę powiedzieć, że bardzo czekałem na tą książkę. Przeczytałem jej wszystkie recenzje, także jestem takim pilnym słuchaczem tego, co Ty mówisz, co Ty robisz. Widziałem trochę wywiadów z Tobą. I chciałbym zacząć od takiej anegdoty. Spotkałem się w niedzielę ze swoim kolegą, prawnikiem na takim lunchu. On czytał zresztą swoją książkę, on sporo czyta. I mówi do mnie, pytał mnie się w pewnym momencie, dlaczego ty tak się interesujesz tym kościołem. No i tak się zastanawiałem nad tym, bo ja mu później dziękowałem za to pytanie, bo się tak zastanawiałem. I tak sobie pomyślałem, że no zacząłem mu opowiadać o tym opresyjnym wychowaniu, o tym domu katolickim. No znasz tę historię pewnie z całą pewnością. O tym poczuciu bycia oszukanym, o takim buncie też, który mi się udzielił w wieku 40 lat, czy tam 40 kilku nawet, kiedy to bardzo mocno zbuntowałem się przeciwko tej instytucji, jak taki nastolatek. A on mi na to mówi, że słuchaj stary, ja tego nie rozumiem, bo wiesz, ja miałem 12 lat, poszedłem do kościoła i zacząłem tego słuchać, bo tam babcia co tydzień mnie wysyłała, mówię, Jezus zmartwychwstał, trzeba klękać przed Nim, się spowiadać. Zobacz, dlatego o tym mówię, że są ludzie, którzy kompletnie nie mają z tym żadnego problemu. Czy ty nie masz takiego poczucia, od tego chciałbym zacząć, że to odklejanie się od Kościoła, wyzwalające z jednej strony, ale też jest bardzo bolesne i czy nie masz poczucia, jak gdyby takiego okradzenia z czasu pewnego, bo można by było robić coś zupełnie innego, bo to jest jednak pewien proces tego odklejania się. Mhm. Chciałbym powiedzieć dzień dobry Arturze i dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dla mnie miłe i w ogóle zaszczytne też, tak bym to powiedział, być w wysłuchaniu. A jeśli chodzi o to pytanie, to myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Ktoś odpada w wieku 40 lat, ktoś odpada w wieku 25, ktoś odpada w wieku 12, czyli tak naprawdę nigdy w to nie wchodzi. Ktoś trwa w tym do końca. I to strasznie, każda z tych sytuacji jest pewnie inna. Ja myślę, że napisałem to w książce, mówiłem też to wiele razy, że instytucja Kościoła ma jakąś ogromną siłę i ogromną przewagę nad większością ludzi, którzy w młodym wieku zaczynają w tę przestrzeń wchodzić. Jest to tak silna narracja, która w zasadzie jest niewywracalna, która ma odpowiedź na każde pytanie, która obiecuje bardzo wiele, że myślę, że człowiek, zwłaszcza młody, który jest jakoś chwiejny, nie wie jeszcze, co w życiu ma począć, o co w tym wszystkim wchodzi. I jeżeli jest jakoś pełen właśnie paradoksalnie wrażliwości bardzo często, a jednocześnie pewnego niepokoju, tak było w moim przypadku, takiego życiowego, egzystencjalnego niepokoju, to potem wchodzi w tę przestrzeń, jakby wpływał do jakiegoś po prostu rajskiego portu, na jakichś wyspach szczęśliwych, przepłynął gdzieś to morze, nie utopił się, nagle jest w porcie i tam jest obfitość i fig, i oliwek, i wina, i miodu, i czego tam jeszcze sobie chcesz. Tak poetycko zaczęłam, bo rano rozmawiamy, więc nie wiem, pewnie jeszcze śnię trochę, ale no właśnie jest coś takiego, jest jakaś taka przemożna władza i jest to władza nad duszą człowieka. Czyli ja myślę tak, że my wszyscy, którzy też odpadamy z tej przestrzeni narracji kościelnej, bo ona nas zmanipulowała czy nas skrzywdziła na różne sposoby bardzo, to jednak wielu z nas, nawet odpadając od niej, to odpada właśnie w imię czego? No w imię tego jakiegoś niespełnionego pragnienia,
wewnętrznej duchowości, wewnętrznej wolności, jakiegoś duchowego, wewnętrznego rozkwitu i nagle się okazuje, że bo nagle się okazało, nie nagle, ale nagle sobie uświadomiliśmy, że tego tam po prostu, chociaż nam to obiecywano, to tego tam nam nie dano, a dano nam wręcz coś przeciwnego, bo myślę sobie to, żeby tak długo nie gadać na początek, to jest pewien paradoks. To pewien paradoks jest taki, że w ogóle Kościół jako pewna, czy chrześcijaństwo może nawet szerzej, jako pewna instytucja kultury, czy pewna opcja dla człowieka w żyjącego w kulturze, zmagającego się z życiem, ona mówi tak, chcecie wolności, my tę wolność mamy, przyjdźcie do nas, będziecie wolni, po czym jakby przychodzimy tam i co słyszymy? Tak, będziecie wolni pod warunkiem, że będziecie nam posłuszni, czyli wyrzekniecie się swojej wolności. I to jest taki, można powiedzieć, perwersyjny początek, perwersyjny taki mechanizm, z którego po prostu w ramach tej przestrzeni, takiej kościelno-chrześcijańskiej, moim zdaniem nie ma wyjścia. To już zawsze będzie wyrzekanie się wolności w imię tego, że kiedyś ktoś nam tę wolność da. A tak naprawdę nigdy, myślę, jej nie otrzymamy. Myślę sobie, że ta książka jeszcze 5, 10, na pewno nie 15 lat temu nie miałaby takiego dobrego odbioru, bo przecież mam takie wrażenie, myślę, że podzielić tą intuicję, że żyjemy w takiej rzeczywistości nowej. Chodzi o to, że ludzie są gdzieś na rozdrożu, często wychodząc z kruchty, oglądają się przez ramię i oni szukają jakiegoś takiego potwierdzenia tych swoich intuicji. To oczywiście nie jest zjawisko nowe, z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w zachodzie Europy już dość dawno, ale myślę, czytając też komentarze do twoich wywiadów, do audycji, które można wysłuchać na YouTubie, że im to jest bardzo potrzebne i jest spora grupa ludzi, która po prostu to właśnie ma takie dylematy. Oczywiście są tacy, którzy oglądają i komentują złośliwie, bo gdzieś tam, nie chcę mówić, że prawda ich kole w oczy, ale inny punkt widzenia nawet, nie? Bo tu nie chodzi o prawdę, bo ty zresztą, co mi się bardzo podoba w swojej książce, nie mówisz, że wszystko wiesz, zjadłeś wszystkie rozumy, to przecież to, co ty rozkminiasz w tej książce, ma jakąś swoją tradycję i chciałem przejść do rzeczy, bo mówiłeś o tej opresyjności. Zadam takie pytanie, które często było ci zadawane na temat tej twojej części eseistycznej książki. Jaki był Jezus? Chodzi mi o kwestię taką zupełnie historyczną. Co wiemy, że on na pewno powiedział, co wiemy, że na pewno zostało nadbudowane. Oczywiście z tym na pewno musimy brać duży margines błędu, bo tak, chociaż z jednej strony to się od dawna bada i tutaj ty to zebrałeś i po prostu, czy jest jakiś zbiór tego, co, o czym wiemy o przesłaniu Jezusa? Chciałbym, żebyś powiedział, bo uważam, że to jest bardzo ważne i dla niektórych pewnie odkrywcze bardzo mocno, być może po raz pierwszy słyszą tutaj w tej naszej rozmowie to, o czym ty mówisz, piszesz. To jest bardzo właśnie zaskakujące, jak bardzo też ten taki instytucjonalny Kościół, który odpowiada za katechezę, za edukację religijną swoich, nie wiem jak to powiedzieć, no, wiernych. Wiernych, o super, widzisz, brakuje mi tego słowa, już gdzieś je głęboko wymazałem z mojego słownika. Że ten Kościół nie daje rudymentarnej, nie chce dać rudymentarnej tym ludziom wiedzy na temat właśnie tych kwestii związanych z formowaniem się chrześcijańskiej doktryny i z początkami chrześcijaństwa i z kwestią Jezusa historycznego. No, to jest po prostu zaskakujące. Ja nie jestem biblistą i w zasadzie korzystam z pewnych podstawowych ustaleń po to, żeby stworzyć pewną opowieść o dość niezwykłym człowieku, którego bardzo nadużyto po jego śmierci. Natomiast wielu ludzi po prostu czyta tę książkę też z otwartymi oczami, że jak to naprawdę jest tak, że nie wszystko, co jest w Ewangeliach, to Jezus, no, Jezus osobiście powiedział, chociaż są to tam Jego słowa i tak dalej. Dla mnie to jest szokujące.
I wielu, wielu właśnie takich też nawet ludzi, którzy się nie zgadzają z tą książką, to mówią, że pewien jej walor polega na tym, że w ogóle ludzie wierzący mogą po raz pierwszy dowiedzieć się pewnych elementarnych rzeczy, które wiadomo od 100 lat, a może więcej. Więc to jest też bardzo ciekawe i symptomatyczne, tak, że chociaż mamy ciągle taki nacisk na katechizację w szkole, wszędzie i tak dalej, tak, to w ogóle o tych kwestiach albo bardzo niewiele się mówi, albo mówi się tak, że nic z tego w głowach nie zostaje. Więc to jest bardzo ciekawe. Natomiast jakby ta kwestia tego, kim był Jezus historyczny i co on mówił, co on głosił, ta kwestia jest jakoś nierozstrzygalna. Ona jest jakoś nierozstrzygalna i w związku z tym bardzo dużo badań, hipotez, jak w ogóle tej kwestii podejść. W zasadzie nie neguje się tego, że dzisiaj już, albo rzadko się neguje to, że Jezus istniał. Istniał ktoś taki, żył w Galilei, mówił po aramejsku, był człowiekiem z prowincji, który przeżył jakieś duchowe przebudzenie i w imię tego przebudzenia duchowego zaczął głosić pewne orędzie, sformułował pewną propozycję duchowej przemiany. I ona była osadzona bardzo w języku religijnym wczesnego judaizmu. Natomiast Jezus był, ja go tak nazywam sobie współcześnie, że był frikiem. Był kimś nieco, można powiedzieć, odmiennym, a może nawet bardzo mocno odmiennym. Więc chociaż jakby używał przekazu, używał języka judaizmu, to co on wypowiadał, było jakoś takie zaskakujące i w jakiś sposób, nie wiem, uwodzące, ale w tym dobrym sensie, nie sekciarskim, i wyzwalające. I teraz no jest bardzo dużo hipotez, które, bo z całą pewnością jest tak, że to, co mamy w Ewangeliach, które gdzieś są najbliżej Jezusa historycznego, to mamy w tych skomplikowanych narracjach literackich, bo to są skomplikowane, złożone z wielu różnych gatunków teksty literackie, mamy tam jakąś warstwę pamięci o tym, co Jezus mówił, i mamy bardzo dużo takich nawarstwień, które są związane z formowaniem się wiary w Niego jako Zbawiciela już po Jego śmierci i domniemanym zmartwychwstaniu. Tak? Czyli że chodzi o to, że jak Jezus umarł, to Jego straumatyzowani, zszokowani i mający najpewniej ogromne też poczucie winy uczniowie przeżywają jakąś formę zbiorowej iluminacji, że oto właśnie On zmartwychwstał i zaczynają jakby wkładać, w związku z tym przypisywać temu Jezusowi bardzo wiele rzeczy, których on prawdopodobnie sobie nie przypisywał. No właśnie, że jest Synem Boga, że jest właśnie Mesjaszem, Zbawicielem, że odkupił nas na krzyżu i tak dalej, i tak dalej, że już powstał z martwych i śmierć już się go nie ima, bo Bóg go podniósł i tak dalej, i tak dalej. I zaczynają w to wierzyć. I teraz, kiedy zapisują sobie słowa, które pamiętają i czyny, które pamiętają, to zaczynają nie w złej wierze, ale w imię jakby właśnie przekazania własnej wiary w to, która się zrodziła już po śmierci Jezusa, zaczynają tam jakby projektować w te słowa Jezusa bardzo wiele rzeczy, których On nie powiedział. W dobrej wierze, w imię właśnie wiary w Niego. Tak? I w związku z tym to jest straszliwie skomplikowana praca, której bibliści przynajmniej od 100 lat, a nawet więcej, no, poświęcają bardzo wiele uwagi. To są ogromnie też kompetentne i ciekawe badania. Jest kilku takich liderów, nie wiem, jak Geza Wermesz współcześnie, którzy i też są takie jakby zmieniające się paradygmaty. Tak? Kiedyś uważano, że to byłoby tutaj najbardziej źródłowe, potem zaczęto inną metodologię przyjmować, więc to generalnie jest bardzo, bardzo skomplikowane i wielowątkowe. Nie neguje się tego, że istniał, natomiast to, jeśli chodzi o same te słowa, które są najbliżej, no, panuje pewnego rodzaju kontrowersja. Wiadomo, że jest ileś tam takich logiów Jezusa, które się najczęściej przyjmuje jako autentyczne. Takie jak kiedy Jezus mówi, przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Prawda? No to jest coś takiego, co w zasadzie rzadko się neguje. Kiedy Jezus mówi, że przyszedł właśnie, że albo inaczej, że to jest dla mnie szczególnie ważne, to akurat bywa negowane. Kiedy Jezus mówi, Królestwo Boże jest w
was, tak? To wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo bliskie tego źródła i wielu też badaczy się będzie z tym zgadzać. I pewne duże fragmenty kazania na górze, tak? To będą prawdopodobnie bliskie tego, co Jezus mówił. Pewne modlitwa Ojcze Nasz, pewne przypowieści o siewcy, o ziarnie, o zaczynie, to też będą prawdopodobnie bliskie rzeczy temu, co Jezus historyczny mówił. Natomiast tam, gdzie Jezus mówi, że idzie do Jerozolimy, bo wie, że musi umrzeć i potem zmartwychwstanie i zbawi wszystkich, to tu już jest raczej projekcja tej wiary, którą mają w Niego po Jego śmierci, Jego uczniowie. Więc ja staram się interpretować, wybrać te, które są wczesne. Decyduję się tutaj na pewien kanon tych tekstów, ale to zawsze jest dyskusyjne, ale tym się, myślę, nie ma sensu do końca przejmować, bo na pewno biorę jakąś dużą część tego, co dość powszechnie jest postrzegane jako właśnie źródłowe. To, co prawdopodobnie mógł powiedzieć, chociaż nigdy nie będziemy wiedzieli do końca, że tak właśnie jest. Takie głosy o tym, że obraz Jezusa, obraz Boga został zaprojektowany przez ludzi w imię różnych takich motywacji, bo rzeczywiście ta koncepcja poczucia winy apostołów, ale też później to, co się działo, no bo przecież ta cała nadbudowa, jeśli chodzi o papieży, biskupów i tak dalej, to się strasznie rozlało, tak, w zasadzie. Te nauczanie ojców Kościoła, jak to się mówi, to przecież jest jakiś element bardzo ważny, chyba równoprawny, bo on ma być spójny z przekazem Ewangelii. To nam wszystko pokazuje, że Jezus, i ty to pokazujesz w swojej książce, no, pada ofiarą po prostu, no, ja nie chcę powiedzieć grupy pewnego cwanego establishmentu, chociaż taka koncepcja też uważam, że jest uprawniona, bo ty pokazujesz, że wprost bardzo często to, czego Jezus nauczał, czy on mówił, chociaż on nie miał jakichś takich aspiracji, że jest zbawcą i tak dalej, ty to dość dobrze pokazujesz, że to nie są jego słowa, tak? Znaczy, oczywiście można się o to spierać, natomiast by było to niespójne z tym, co wiemy, o czym na pewno powiedział, zostało dość mocno wykorzystane. To, co mnie urzeka w Jezusie, i bardzo się ucieszyłem, że też o tym piszesz, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tej postaci. To jest to, czego, to, co on mówi, czy czego naucza na temat swojego doświadczenia czasu chociażby, tak? Mam na myśli to, co jest jakimś dylematem współczesnego człowieka. Nie, ciebie, myślę, że wielu naszych słuchaczy ma te problemy. Jakieś poczucie winy związane z przeszłością, jakiś lęk przed przeszłością oraz nieumiejętność bycia tu i teraz. To jest chyba taki jeden z takich głównych dylematów. To jest cała opasła literatura, filozofia na ten temat. To jest bardzo urzekające, jak on rozumie to królestwo wewnętrzne i jak się on do nas zwraca. Wiem, że też jesteś tym urzeczony. Chciałbym, żebyś powiedział trochę o tych swoich refleksjach. Tak, no, znaczy wydaje mi się, że to jest jakoś coś takiego, co mnie bardzo pociągnęło. Ja wróciłem do tekstów Ewangelii po wielu latach. To nie jest tak, że chociaż mogę powiedzieć, że częściowo jestem filozofem religii, ale tylko gdzieś tam marginalnie. Raczej interesuje mnie metafizyka, filozofia człowieka. Religia jest jakimś ważną rzeczą w opisie fenomenu człowieka, ale nie jest dla mnie jakaś kluczowa w ogóle, tak? Natomiast rzeczywiście wróciłem do tych tekstów Ewangelii po wielu latach, kiedyś czytałem je permanentnie i rzeczywiście to mnie bardzo, bardzo wciągnęło. Ja nie wiedziałem, co ja tam znajdę. Wiedziałem, że chcę napisać książkę o Jezusie, że to jest coś takiego, z czym ja powinienem się jeszcze zmierzyć w moim życiu intelektualnym i duchowym. Natomiast nie wiedziałem, co z tego wyjdzie. Rzeczywiście wyszło tak, że jakoś tę postać ocaliłem dla siebie. Tak? I to jest też bardzo ciekawe. I w dużym stopniu właśnie ze względu na to, o czym mówisz. Na tą pewną odmienność doświadczenia czasu, czy w ogóle doświadczenia życia. Znaczy, wydaje mi się, że i to jest też kwestia tych wszystkich biskupów, bo wiesz, jedni z nich są kompletnie, nawet patrzą współcześnie, jedni z nich są kompletnie cyniczni i po prostu manipulują, mówią nie to, co myślą, byle tylko utrzymać swoją władzę. Pewnie inni zdarzają się też tacy, którzy mają dobrą wolę,
i mówią różne rzeczy w dobrej wierze, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia. Znaczenie ma coś innego, że Jezus był człowiekiem bardzo indywidualnego, osobistego doświadczenia życia. Natomiast ci wszyscy, którzy się na Niego powołują, to oni, można powiedzieć, o ile się na Niego powołują, to nie idą za własnym doświadczeniem życia, ale idą za jakąś opowieścią o pewnej figurze, która nam wszystko załatwia, która się nazywała właśnie Jezus. I oni dodają Chrystus. Dlatego moja książka, jeżeli chcę opowiadać nie o figurze Jezusa Chrystusa, który nam wszystko załatwia i my już nie doświadczamy sami życia, ale jakby podążamy za pewną właśnie figurą Jezusa, Chrystusa, to nazwałem moją książkę Jezus nie Chrystus, żeby powiedzieć, mnie nie interesuje podążanie za jakąś figurą, mnie interesuje moje doświadczenie. Ja chcę mojego doświadczenia życia, pogłębionego i odmieniającego wszystko, zmieniającego moją optykę, a Jezus, nie Chrystus, Jezus człowiek, ma być dla mnie, jest dla mnie pewnym przykładem i wskazówką, jak można się do tego doświadczenia dokopać. Więc ja nie biorę sobie Jezusa zamiast mojego osobistego doświadczenia, życia osobistego zmagania. Nie biorę go jako tego, który mi wszystko załatwia. Biorę go jako mojego kolegę, towarzysza, kogoś z przeszłości, kto jak inni filozofowie, niektórzy czy pisarze, miał to doświadczenie i jakoś je wyraził. I teraz, co to jest za doświadczenie? Ja używam dwóch tutaj greckich słów, to jest też klasyczne bardzo, ale myślę, że nadaje temu pewien taki odświeżający charakter. Używam słowa na określenie czasu chronos i kairos. Kairos. To jest chronos. Chronos to jest właśnie to, o czym powiedziałeś, to jest czas chronologii, czas następstwa. My coś planujemy, coś przedsiębierzemy, coś kontynuujemy i w ten sposób czynimy nasz świat logicznym, sensownym, przewidywalnym, nasze życie jakoś poukładanym, tak? Ale rzeczywiście, o tym wprost w książce nie piszę, ale ty to wyczytałeś, to jest fantastyczne. Rzeczywiście w tym czasie chronologii my jesteśmy w jakiś sposób zakładnikami przeszłości. To bardzo dobrze widzą też twórcy i ludzie żyjący w tradycji, powiedzmy, Dalekiego Wschodu hinduistycznej, tak? Że to jest ta karma, tak? Że jest coś takiego, że jeżeli nasze życie polega na tym, że my kontynuujemy, modyfikujemy to, co było przeszłością, tak? Nawet jeśli chcemy to zmienić, to tak naprawdę jesteśmy tej przeszłości zakładnikami. Tutaj jest rzeczywiście często balast tego, co dziedziczymy, balast jakichś traum, balast negatywnych doświadczeń naszych osobistych, ale też naszych przodków, naszego społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Tak? I to wszystko się do nas kumuluje i to wpływa na to, co jesteśmy, do nas obciąża i to też determinuje naszą przyszłość. Natomiast Jezus dokonuje cięcia, ale w imię czego On dokonuje tego cięcia? W imię tego, że czasu można doświadczyć również inaczej. I Grecy to nazywają kairos. To jest coś takiego, że czasem mamy takie doświadczenia, takie momenty w życiu, kiedy przeszłość znika, tak? Kiedy jestem wobec tego tu i teraz, co mi się nagle otwiera. To jest moment szczęścia, moment ekstazy, moment miłości, ale czasem też moment jakiejś tragedii, która wszystko wywraca, tak? Ale ona wymazuje horyzont przed i po, w szczególności przed. I nagle tutaj, w tym momencie doświadczam jakby jak w soczewce całego życia, całego istnienia, całej intensywności. W tym momencie, tu i teraz. I to jest właśnie kairos. Czas wyjątkowy, czas, mówi się, sposobny, chwila i decydująca, tak, otwierająca. I Jezus, moim zdaniem, i każdy z nas tego doświadcza. Od czasu do czasu. Ale najczęściej my nie potrafimy tym doświadczeniem kairosa jakoś wyzwolić się z tego, czym chronologia nas obarcza. Mamy moment uwolnienia, wypiliśmy dobre wino i stajemy się lekcy na duchu, ale potem przychodzi kac i wszystko, co na chwilę zapomnieliśmy, jakby dopada nas znowu, tak? Natomiast wydaje mi się, że to, co miał Jezus, to, że On po pierwsze miał intensywne doświadczenie kairosa, to pierwsza rzecz, a po drugie, że On jakoś umiał w
perspektywie Kairosa przemienić chronologię swojego życia, tak, że go właśnie te wszystkie winy nie determinowały. Czyli po prostu, to można to powiedzieć najprościej, że to właśnie jest to, Królestwo Boże jest w was. Ja to przekładam, bo to Boże jest tak obciążone, to Bóg, to nie wiadomo już, co to dzisiaj znaczy. Więc ja mówię, myślę zgodnie z duchem tych tekstów, Królestwo Życia jest w was. Tak, to o tym mówi Jezus, czyli że przeszłość cię nie determinuje, że nie musisz jakby ani przepraszać, ani przebaczać, ani się spowiadać, ani pokutować, żeby być w Królestwie Życia tu i teraz. Że to Królestwo Życia cię zaprasza bez względu na cały ten balast przeszłości. I to jest jakoś jego doświadczenie. Oczywiście no, można jakoś też tego rodzaju narrację nadużyć, tak? Natomiast jeśli się podąża za tym, o co tam tak naprawdę chodzi, no to wydaje mi się, że to jest niezwykle pociągające i uwalniające. Ja myślę, że tych cytatów z tego Jezusa, znaczy prawdziwego, no, które jak gdyby są spójne z tym, o czym tutaj mówimy, z odczytywaniem jego słów, jest więcej. To jest, on mówi, że trzeba się urodzić na nowo, tak? To jest właśnie chyba w tym nurcie, o którym tutaj mówisz, że trzeba się zaprzeć swojej matki, swojego ojca. On mówi o tym, żeby zmienić swoje życie, odrodzić się. I myślę sobie, że no właśnie to jest to, o czym ty mówiłeś na początku, że Kościół bardzo mocno pilnował pewnej dyscypliny, wykładni, egzegezy Ewangelii. Ja przypomnę, że jeszcze nie tak dawno no, nie można było czytać w ogóle Ewangelii. Ewangelię mogli czytać tylko księża, także to poznanie tego Jezusa no było trudne, dlatego że wprowadzono pewien po prostu model, który obowiązywał. Tak zresztą jest do dzisiaj, tam czasami jest jakaś próba jakiejś takiej awangardy ze strony niektórych księży, ale to jest wszystko jednak w takich po prostu ryzach. Mi się przypomina, że te osoby, które próbowały tak sobie troszeczkę improwizować, czuły tego ducha, tak myślę, indywidualnie bardzo, bo o tym mówimy przecież. Przecież bardzo bliski ci mistrz Eckhart, prawda, no, który no, został zrehabilitowany po wielu latach, jakiś zupełnie... Po wielu wiekach, tak, przepraszam, to tam chyba niedawno dopiero Dominikanie chcieli go rehabilitować, ale stwierdzili, że nie ma ku temu żadnego powodu. No, przecież ten człowiek bardzo dużo przecierpiał. On był akurat dość mocny i potrafił obronić te swoje tezy, ale takich przykładów jest więcej. Mi się przypomina taka historia, którą opowiedział mi Stasiu Obirek o Antonym de Mello, jezuicie, kiedy Benedykt się oburzył, że on próbuje zbytnio tam jakoś indywidualistycznie, eklektycznie i synkretycznie rozmawiać. Ja wczoraj, nie dalej, jestem bardzo zauroczony Eckhartem Tollem, jego Potęgą teraźniejszości, pewnie znana ci książka. I to też jest, bardzo wam polecam w ogóle, bo to jest świetne, tak uważam. I on też interpretuje przypowieści, o których mówi Jezus, tak zupełnie skrajnie inaczej niż jakie je znamy. Ale to jest tak silnie w nas wdrukowane, że zdaje się, że my tego nie rozumiemy. On na przykład doszukuje się w słowach Jezusa w przypowieści o pannach roztropnych, nieroztropnych, właśnie pilnowania światła, jakiejś takiej świadomości. To jest po prostu niesamowite. Tutaj dużo można by było mnożyć i mnożyć tych takich słów, które potwierdzą. W ogóle dla mnie też takie piękne i urzekające jest, jak czytałem z tobą różne wywiady, to jest postać Johna Lennona jednak i to jakiś taki przebłysk, który ty dostałeś. Myślę, że to są takie piękne momenty w życiu my i warto o nich mówić. Powiedz, jak to było. Ty jechałeś autem, tak? I co się stało? To jest troszeczkę, oczywiście w książce jest to leciusieńko tylko podkręcone, bo rzeczywiście tak było, że jechaliśmy na święta, od tego książka się zaczyna, całą rodziną do Gdańska, mieszkam w Krakowie, jak mówiłeś, pochodzę z Gdańska, więc tam do rodziny, do moich rodziców, rodziców żony jechaliśmy na święta wielkanocne, kiedy ja już czułem się zupełnie poza chrześcijaństwem, bo ta moja droga odejścia od chrześcijaństwa no, trwała wiele lat. Z górą już dzisiaj, no mogę powiedzieć, że już prawie 18 lat, już jestem pełnoletni w tej drodze odchodzenia od chrześcijaństwa.
O, panu. Tak, ale to jeszcze jednak bo to nie jest łatwe. To w moim przypadku nie było Ja wiem. jednorazowe. To na zasadzie wewnętrznego uwolnienia dokonało się wcześniej, ale potem, żeby się zdobyć na odwagę i wyciągnąć z tego konsekwencje, i pewnie do dzisiaj jeszcze jakieś tam kompromisy ciągle zawieram, ale myślę, że już jest ich niewiele. Natomiast no rzeczywiście jechaliśmy tym samochodem do Gdańska. Czułem, że bo zawsze na mnie Wielkanoc robiła jednak duże wrażenie. Też piszę o tym w książce. To jest jednak jakiś taki bardzo, bardzo dla mnie wyjątkowy czas. I to wtedy jechałem, to było 2 lata temu. Jechaliśmy do tego Gdańska na święta. Ja czułem, że już nie mam żadnego związku z tym przekazem tych świąt. I wtedy włączyłem właśnie w samochodzie piosenki Lennona, dość przypadkowo. Mówię, że to podrasowane, no bo ten Lennon gdzieś tam mi wcześniej już przebłysnął, ale nie w kontekście Jezusa, jakoś tak wrócił do mnie ten Lennon trochę wcześniej. No i włączyłem to w Wielki Piątek chyba w samochodzie i no i powaliło mnie, rzeczywiście powaliło mnie to. Imagine to jest jednak wielka opowieść o tym stanie ducha, który wydaje mi się gdzieś jest też zakonowany w Jezusie. Dlatego, że powiedziałem, że Jezus był frikiem, w tym sensie, że on naprawdę dzięki doświadczeniu Kairosa gdzieś unosił się w rejestrach, czy istniał w rejestrach, gdzie kwestia właśnie narodu, kwestia całych tych wszystkich takich kontekstów różnych zależności, twardych zależności społecznych i tak dalej, że one gdzieś tam po prostu jakoś go nie determinowały, przynajmniej w tym stanie ducha, kiedy pisał Imagine Lennon, a Jezus też to miał. Znaczy, to co jest bardzo istotne, co powoduje, że Jezus jest tak, jest bardzo radykalnie antykościelny, implicite, to jest to, że on doświadczając Kairosa, uwolnienia wewnętrznego, tego doświadczenia czasu tu i teraz, że on potrafił wyciągnąć z tego konsekwencje. Trochę o tym powiedziałeś, już cytując różne słowa. To znaczy, że to jest moment, w którym nie determinują mnie więzi społeczne, w jakim sensie mnie nie determinują, że one mnie nie stwarzają. Że człowiek, który żyje w chronosie, jest, jeżeli nie ma jakoś odskoczni wewnętrznej, to jest cały tym zdeterminowany. Jestem synem rodziców moich. I moja rodzina mnie determinuje. Jestem synem mojego narodu i mój naród mnie determinuje. Ja jestem tylko i wyłącznie jako syn, ojciec, członek narodu, członek wspólnoty. Tak, to wszystko, bez tego mnie nie ma. To jest, myślę, doświadczenie wielu ludzi też w Polsce. My, nie wiem, jakby jesteśmy z wieloma tymi ludźmi poróżnieni politycznie i tak dalej, ale też wśród nas tacy są. Że bez tego, co mówi TVN24, to nas nie ma, bo to jest nasz klan, nasza rodzina, nasze plemię, które nas determinuje. Natomiast Jezus proponuje coś, doświadcza czegoś takiego, proponuje coś takiego, taki sposób odniesienia do życia i do siebie, że to po prostu traci znaczenie. Dlatego on mówi o tym, że wprowadza właśnie poróżnienie. I miecz nie przynosi pokoju. Nie w tym sensie, że chce, żebyśmy się na siebie nawzajem rzucali. To wręcz przeciwnie. Tylko o czym on mówi? Że człowiek, który doświadcza Kairosa, staje się sobą we własnym imieniu, na podstawie swojego doświadczenia życia i już go bycie synem czy synową nie determinuje. Najpierw jest, a tamto zostaje gdzieś na zewnątrz, jest wtórne. Więc w tym sensie Jezus rzeczywiście ma doświadczenie anarchiczne. Znaczy, że ono jest przeciwko opresyjnym, determinującym nas określeniom, relacjom społecznym. Jest przeciwko patriarchatowi. Nikogo nie nazywajcie mistrzem. Tak, nikogo. Nikogo nie nazywajcie ojcem. Jeden jest ojciec. I teraz można to oczywiście tak znowu, że to jest taki religijny patriarchat. Ja uważam, że nie, że ten ojciec, o którym mówi Jezus, to nie jest patriarcha na tronie, to nie jest biskup w tiarze, czy przepraszam, papież w tiarze, tak? Który ma absolutną władzę, który jest niby ciepły i czuły, ale nie można mu się sprzeciwić, bo no właśnie, bo jemu trzeba absolutną cześć i posłuszeństwo. Nie, tego tam nie ma. Ten ojciec, który mówi Jezus, jest w dużym stopniu bardziej matką niż ojcem, a w feministycznej
teologii się to wyciąga, ja mówię, to jest życie, nie? Naszym ojcem jest życie, w związku z tym wszystkie te ojcostwa, synostwa, rodzinne, narodowe, klanowe, klubowe, nie wiem, jakiekolwiek, które jesteśmy w Panie, one nie mają znaczenia. Jest tylko jeden ojciec, jeden ojciec i matka, to jest życie, w którym my uczestniczymy. Nie jakaś osoba w zaświatach, tylko pewien fakt, że jesteśmy, że żyjemy i dzięki temu możemy być sobą. Więc to jest bardzo anarchiczne, tak? Anarchiczne, wprowadzające właśnie, relatywizujące te wszystkie zależności władzy, które mają nas determinować. No i on to ma, dlatego jest radykalnie antykościelny, implicite. Ja w ogóle też dla mnie bardzo pomocne są te słowa właśnie, które przywołujesz tutaj, bo ja w ogóle też od razu sobie pomyślałem o rodzaju żeńskim. Ja nie znam greki, nie znam aramejskiego oczywiście, natomiast sobie pomyślałem, a czemu nie wszechświat, tak? Czemu właśnie nie kosmos? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast to bardzo jest pomocne, te słowa, właśnie takie czytane z takim zrozumieniem, aczkolwiek mówię, że znaczy, ja nie chcę przez to, żebyśmy się wywyższali, żeby ktoś tak nie pomyślał. Broń Boże, to nie jest nasza intencja, to jest raczej zaproszenie do innego spojrzenia, a myślę, że to zawsze rozwija, ubogaca takie słowo kościelne zresztą bardzo, do tego, żeby się nad tym zastanowić, bo na przykład mi, w moim doświadczeniu, te słowa, które cytujesz, pomagają rozróżnić świadomość, tak, od takiego ego, tej całej naleciałości, co jest moim doświadczeniem. Spojrzeć na mnie po prostu z boku i jak gdyby wstać i zacząć zupełnie inne, nowe życie. To jest chyba najpiękniejsze w życiu człowieka. Oczywiście możemy się tutaj spierać o różne doświadczenia, ale to, że no właśnie, można zawsze zmienić swoje życie, można zmienić siebie. Tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo spójne. Dlaczego Kościół nie chciał, żeby ludzie się po prostu oparli na 10 przykazaniach? Znaczy, ja nie wiem, czy Kościół jest w ogóle potrzebny. No to jest pewien system pewnego myślenia. Takich systemów jest mnóstwo, tak? Bo my się tutaj mamy często za pępek świata, a przecież no Jezus nie był jedynym myślicielem religijnym. Nie wiem, jak to się w kategoriach filozoficznych oczywiście określa i tak dalej. Natomiast ich jest wielu. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym, do czego jednak cały czas wracamy. To znaczy chodzi mi o doświadczenie też życia zakonnego w twoim przypadku. Piszesz też o tym w swojej książce, więc myślę, że mogę o tym pytać. Ja wiem, że to są szalenie intymne pytania, natomiast czy ty doświadczyłeś takiego formatowania, takiego gdzieś tam w seminarium? Pytam o to, bo ostatnio pisałem wstęp do pewnej książki Roberta Somborskiego, on był naszym gościem, który pisze o jakiejś takiej hipokryzji seminariów. Chciałbym trochę o tym porozmawiać, po prostu o tym kształtowaniu księży. No Dominikanie wydają się takim, jak na warunki polskie, liberalnym bardzo zakonem. Oczywiście teraz przychodzą taki dość duży kryzys, ale chciałbym, żebyś powiedział o takim swoim indywidualnym doświadczeniu no, bycia w zakonie, jak to działa po prostu, jak wygląda ta formacja. Myślę, że wielu naszych widzów też to ciekawi, jeżeli mógłbyś się z tym podzielić. Tak, oczywiście. Ja byłem w zakonie przez 5 lat. I wyszedłem stamtąd w 2003 roku. Przed święceniami, więc trochę mnie to śmieszy, jak się mówi, były Dominikanie, no bo najczęściej to chodzi o te osoby wyświęcone i po ślubach wieczystych. No ja się wycofałem wcześniej. To nie było już daleko, ale im bliżej, bardziej się to zbliżało, tym bardziej czułem, że to byłby jakiś najbardziej przerażający krok w moim życiu. Znaczy jakieś takie, powiedzmy, nie wiem jak to powiedzieć, ale coś takiego, tak jakbym rzeczywiście wtedy to swoje życie do końca zaprzeczył. Czułem coś z biegiem czasu, oczywiście nie na początku, ale czułem z biegiem czasu, że to będzie jakiś bardzo fałszywy krok. I to, co przesądziło, znaczy, wiesz, no to jest po prostu jakieś tam dojrzewanie. Część ludzi się tam jakoś odnajduje, inni odchodzą, to jest naturalne. Natomiast dla mnie to oczywiście ten kontekst dominikański był ważny. On był zarazem pozytywny, jak i negatywny. Znaczy pozytywny był taki, i to jest ewenement, na pewno ewenement, może tylko u jezuitów tak jest. Na pewno też u jezuitów tak jest. Ale tylko u jezuitów i dominikanów jest tak, że te studia
filozoficzne i teologiczne są rzeczywiście na najwyższym poziomie, a zwłaszcza filozoficzne dominikanów. Są rzeczywiście na bardzo wysokim, były wówczas, myślę, że ciągle jeszcze jakaś tam troska o to jest. A wtedy były naprawdę na najwyższym poziomie i mieliśmy najlepszych profesorów i z Warszawskiego Uniwersytetu, i z Jagiellońskiego, i z Lublina też, z Kulu, takich naprawdę najlepszych filozofów polskich. I to na pewno był ten pozytywny impuls, który mi też pozwolił się jakoś wyemancypować wewnętrznie, w tym bardzo tego słowa sensie, jakoś stamtąd wyjść. Natomiast była też oczywiście taka stymulacja bardzo negatywna. To było doświadczenie relacji przełożeństwa, tak? Przełożeństwa też grupy, która była mała, zamknięta, miała w sobie pewien dynamizm opresji. Ale tutaj myśmy jakoś tak w miarę, chociaż się ciosaliśmy mocno pomiędzy sobą, obtłukiwaliśmy się jak kamienie w worku, to zamknięte, to jakoś tam zachowywaliśmy pewną kulturę i pewną wzajemną życzliwość w tych wszystkich odniesieniach. To nawet jak Adam Szóstak, u Karola Paciorka coś tam się na mój temat powiedział, oczywiście był moim młodszym bratem zakonnym, no powiedział coś o mnie takiego tam mocnego, co o mnie wtedy mówiono, ale też mógł powiedzieć, co o nim wtedy mówiono i tak dalej, no bo rzeczywiście w jakimś tam stopniu rywalizowaliśmy też, nie lubiliśmy się pomiędzy sobą, mieliśmy jakieś tam frakcje, ale gdzieś tam na jakimś poziomie rzeczywiście czuliśmy pewne braterstwo, pewne doświadczenie. I tutaj jakby w tych relacjach takich horyzontalnych było jakoś tam w miarę okej, chociaż te różnice też bywały bardzo, bardzo, bardzo mocne. Natomiast te wertykalne relacje z przełożeństwa, no były rzeczywiście bardzo, bardzo opresyjne, bo po prostu tak naprawdę w dużym stopniu, bo jest taki system, który kiedy pojawia się tam na szczytach jednostka o jakiejś chorej osobowości, to wtedy ten system pozwala jej rzeczywiście robić krzywdę innym. No i w moim przypadku, piszę też o tym w książce, był ojciec Zetyn, czyli Maciej Zięba, który był wtedy przełożonym, no i który rzeczywiście w sensie takim negatywnym bardzo mnie zastymulował do tego, żeby stamtąd odejść i w tym sensie jestem mu wdzięczny, aczkolwiek to doświadczenie było bardzo trudne, to był jednak skrajnie trudny człowiek. Myślę, że to, co już wiadomo w kontekście właśnie afery Malińskiego i to, co jeszcze się dowiemy, kiedy będą jakieś kolejne raporty, świadectwa, no to wydaje mi się, że też opinii publicznej no pokaże taką bardzo ciemną, mroczną stronę tej osoby. Osoby jakoś tam nieszczęśliwe, osoby gdzieś, myślę, mające dobrą wolę, ale rzeczywiście jakoś szalenie powikłanej i właśnie bardzo też takiej autorytarnej w sensie swojej wizji, narzucanie jej innym i stosowania pewnych metod jakby no, wpływu na grupę, które no były bardzo, bardzo uciążliwe dla tych, którzy się z tym nie zgadzali i bardzo manipulujące tych, którzy w to wchodzili. No te relacje przełożeństwa były bardzo, 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 bardzo trudne. I, no i one, ale one w moim przypadku dały mi takiego kopa do przodu. Ale w przypadku wielu innych osób, które on wyrzucił, albo które odeszły, bo nie wytrzymały tej presji, albo zostały, ale musiały się, nie w sensie ewangelicznym, tylko takim właśnie demoniczno-kościelnym, wyrzec się siebie, tak? Czyli jak to jeden z tam z kolegów mówił, że no właśnie to trzeba teraz na rok zanurkować, czyli siedzieć cicho jak mysz pod miotłą, nie mówić, co się myśli, no i potem można się na chwilę wynurzyć w czasie wakacji, bo wtedy się można wyjechać, pogadać, coś tam, ale też ostrożnie, potem trzeba znowu zanurkować. No i potem wielu z tych ludzi uważało, że no jak będą wyświęceni, to wreszcie będą mogli wtedy się wynurzyć i być bardziej sobą, ale wielu z nich nurkuje do dzisiaj. Myślę, że wielu z nich się po prostu utopiło. Wielu z nich po prostu no, jest już tak naprawdę no, takimi zombie topielcami, tak? No. Bo no właśnie, bo wydaje mi się, że zawsze.
Powiem ci, że przepraszam, że ci Piotrze przerwałem troszeczkę, mam nadzieję, że widzowie Nie nam szkodzi. wybaczą. Wiesz co, bo chciałbym się za tym zatrzymać, bo to jest też taki ważny rozdział Gomory, którą wydajemy ze Stasiem Obirkiem pod koniec września. No właśnie Zięba. I muszę ci powiedzieć, to co mnie uderzyło tak bardzo mocno, bo zbieraliśmy sporo informacji, to informacji na jego temat i tego takiego doświadczenia bycia Ziębą. Mówię o tym tak ze śmiechem na twarzy, ale to naprawdę to dość traumatyczne było. Aktualni, a nie byli właśnie Dominikanie nam dużo po prostu poopowiadali. I to jest nieprawdopodobne dla mnie, że w tym takim no, demokratycznym zakonie, który się wydawał taką awangardą w pewnym momencie, zresztą to Zięba tak chciał bardzo, żeby z tej parafianszczyzny wydobyć ten zakon, no dochodziło do takich rzeczy. No, z jednej strony po prostu takie formowanie kogoś, plotki, wzywanie na dywanik. Ja już nie wchodzę w te kwestie alkoholowe, no wszyscy o tym wiedzieli i po prostu mimo wszystko nie robili z tym nic, kompletnie nic, absolutnie. Jakiś taki kult jednostki, no przecież człowiek niezwykle wpływowy. I tak sobie myślę też w tym kontekście, od tego, czego troszeczkę zaczęliśmy, że w Polsce coraz częściej, myślę, będzie się pojawiać taki typ terapii związany właśnie z tą nerwicą eklezjogenną, z tym takim formatowaniem drugiego człowieka, zwłaszcza młodego, człowieka, który ma 40 lat, nie potrafi sobie poradzić w życiu, bo żyje w jakimś takim paradygmacie poczucia winy, wstydu do swojego ciała. No właśnie, w tym takim zaprzeczeniu do słów Jezusa, żeby się urodzić na nowo, wejść na nowe tory, nowego myślenia, nowego życia, doznać oświecenia i tak dalej. Bo to oczywiście ty masz perspektywę, taką głębię wejrzenia w tą sytuację, ale myślę sobie, że to jest jednak mimo wszystko bardzo trudne. I to nie jest takie bezkarne, no bo młody człowiek jest jak taka delikatna trochę roślina i wiesz, trudno nas, starych koni, teraz gdzieś tam omamić, podporządkować sobie, ale jednak młodego człowieka, takiego delikatnego, można bardzo mocno zniszczyć. I Zięba oczywiście jest jakimś takim przykładem, bo myślę, że takich Zięby to jest 100 tysięcy. W zasadzie, jak ja słucham tutaj o różnych biskupach, o ich chamstwie, bucie, no w twoim rodzinnym mieście w Gdańsku, Łódź, no, takie traktowanie z buta przez tą całą hierarchię. I to jest ta jedna strona tych ludzi, którzy by chyba wymagali jakiejś pomocy po prostu, takiego po prostu steraptyzowania. Ja nie chcę oczywiście mówić, że ktoś jest jakiś zaburzony, ale to przecież terapia zawsze tylko pomaga, to nie świadczy, nie stygmatyzuje. A z drugiej strony o młodych ludziach, którzy mają w domu taką sytuację, prawda? To jest wielki temat, prawda? Generalnie tego takiego zniewolenia i tych konsekwencji, nie wiem, w psychice, w życiu codziennym, bo to się przenosi na żonę, na rodzinę, na pracę i tak dalej. No, wiesz co, ja myślę, że my w ogóle żyjemy w takim dosyć przemocowym społeczeństwie, tak? I taka przyzwolenie na przemoc taką psychiczną jest niestety bardzo duże. I generalnie wydaje mi się, że mamy taką nieświadomą tendencję do tego, że jak się pojawiają takie jednostki właśnie jak Maciej Z, które właśnie są silne, mają wizję i tak dalej, to my mamy w sobie pewnego rodzaju taką bierną uległość pozwalamy im na dużo, tak? To jest też kwestia patriarchatu na pewno, który jest u nas utrwalony. To są takie bardzo głębokie struktury, wydaje mi się, właśnie i w dużym stopniu właśnie religijne naszego społeczeństwa, ale też doświadczenia właśnie takiej, nie wiem, różnego rodzaju właśnie przemocy bezpośredniej w naszej historii, prawda, przez wojny, powstania różnego rodzaju, prawda, i tak dalej, reżimy, że to jest jakiś taki wielki, wielki temat. I rzeczywiście wydaje mi się, że my potrzebujemy jako społeczeństwo jakiejś dogłębnej terapii, dogłębnej psychoanalizy. Ja nie wiem, nie chcę mówić, który powinien biskup pójść na jaką terapię, tak, ja nie specjalizuję się w to zresztą nie Ja nie jesteś, myślałem o nich, mówić, ja nie nie? myślałem o Ale nich. tak, Tylko o ale też ludziach, mówisz o którzy tych byli młodych ludziach, skrzywdzeni. tak, przepraszam, oczywiście. I też jakby, nie wiem, wydaje mi się, że generalnie oczywiście ja mogę polecić wszystkim młodym ludziom, którzy są uwikłani w swojej historii, w tę kościelność. No, mogę oczywiście polecić to, żeby się też nie bać tego, żeby właśnie znaleźć pomoc psychoterapeutyczną. To jest absolutnie, absolutnie wydaje mi się ważne i potrzebne dla wielu ludzi, ale też wydaje mi się, że są te pewne formy autoterapii,
które no nie wiem, to, że się ujawnia pewne rzeczy, to co ty robisz ze Staszkiem, tak? To są pewne rzeczy, które też mogą w takiej autoterapii społecznej pomóc. Zresztą to ciepło, które emanuje ze Staszka, Birka i też z ciebie, no nie jesteście ludźmi, którzy idą po to, żeby zabić, tylko jakby chcą powiedzieć prawdę i to ma taką bardzo, bardzo, myślę, potencjał bardzo duży terapeutyczny, tak? Taki też poza gabinetem, gdzie pewnie nie wszyscy trafią. Ale wydaje mi się, że ta moja książka też ma taki w sobie walor właśnie terapeutyczny, że tutaj nie tylko chodzi o to, żeby coś niszczyć, tylko żeby też móc coś sobie ocalić, że my w dużym stopniu zmagamy się z tym kościołem i jakoś walczymy z nim. Nie z czystej chęci odreagowania czy nienawiści, ale właśnie w imię ocalenia swojego wnętrza. Że my często uwikłaliśmy się gdzieś tam w swojej historii w te kościelne, dlatego że byliśmy wrażliwymi duchowo ludźmi, tak, że słowa Jezusa nas poruszały. I ja mogę sobie dzisiaj powiedzieć, że jestem człowiekiem niewierzącym, bo jestem człowiekiem niewierzącym, dlatego że wiara to jest właśnie to słowo i ten klucz do tego, którego używa Kościół, żeby właśnie organizować swoją władzę nad nami. Tak. Powiem tak bardzo dosadnie, moim zdaniem Jezus był człowiekiem niewierzącym. Ale co to znaczy, że był ateistą? No nie był ateistą, był człowiekiem głęboko duchowego doświadczenia. Ja wierzę w takie doświadczenie duchowe, które właśnie nie jest związane z wiarą, tylko właśnie z doświadczeniem życia, jego niesamowitości, jego tajemnicy, jego być może boskości, jeśli ktoś chce, tak? To, co powiedziałaś o kosmosie i tak dalej, tak? To jest to i my w dużym stopniu chcemy jakby, bo powiem jeszcze jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna. Uważam, że w dużym stopniu ze względu na to, jak katolicyzm w Polsce działa i formatuje ludzi i całe życie społeczne, to, że my jako kraj jesteśmy w dużym stopniu krajem duchowo martwym. Nie dlatego, że tracimy korzenie chrześcijańskie, nie dlatego, że odchodzimy od Kościoła. Nie, właśnie dlatego, że nie potrafimy od nich odejść, że nie potrafimy się z tego wywikłać. To znaczy, że po prostu Kościół ukradł nam duchowość, po czym ją po prostu zdeptał i wymazał. Tak? Że jeżeli duchowość to w Kościele, a w Kościele jej nie ma. I w związku z tym jest pustynia. Tak? Teraz chodzi o to, żeby umieć jakby dać ludziom możliwość jakiegoś duchowego oddechu, właśnie jakby niejako poza też tą przestrzenią. I z jednej strony w mówieniu prawdy o tym Kościele, bo to już jest pierwszym jednak drogą do jakiegoś duchowego odrodzenia, jest mówienie prawdy, nawet najbardziej bolesnej, ale drugie to też, żeby dać, pokazać, dać jakieś wzorce czy wskazówki, właśnie tego doświadczenia wewnętrznego, o którym mówiliśmy, które jest zakodowane w tym słowie kairos, które po prostu tworzy człowieka po raz pierwszy jako mnie osobiście przeżywającego moje życie, w całym jego trudem i wspaniałością. Nie? I o to właśnie też chodzi, że my jakoś, mam takie wrażenie, na różne sposoby walczymy właśnie o to, żebyśmy mogli żyć w społeczeństwie, w którym człowiek ma jakąś opcję i przestrzeń do rozwoju, do wolności. To mówisz o tych młodych ludziach, którzy bardzo często przez to takie jednokierunkowe wychowanie katolickie, katechizację taką, a nie inną, jakby pewien kontekst, nie wiem, parafii, rodziców, w to mega wkręconych i tak dalej, jakby mają bardzo mało możliwości, żeby znaleźć coś tak naprawdę pozytywnego. Czują fałsz tamtego, ale nie bardzo wiedzą, co wziąć w zamian. Ja odkryłem filozofię, miałem wspaniałych nauczycieli, też między innymi w Zakonie, potem na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak, wspomnę Cezarego Wodzińskiego, mojego wielkiego przyjaciela i też mistrza, mogę tak powiedzieć, chociaż nikogo nie nazywajcie mistrzem i on też tego bardzo przestrzegał, ale w tym takim pozytywnym tego słowa sensie. Ale wielu ludzi nie ma do tego jakoś dostępu, nie ma na to pomysłu i teraz praca, myślę, w kulturze powinna właśnie iść w tym kierunku, żeby ludziom w tym po prostu pomagać. Myślę sobie, że to też jest tak, że oczywiście ja też uważam, że fajnie jest, żeby nie wyczerpywać się na jakimś takim, nie wyczerpywać tego, co mam do powiedzenia, na buncie, na takiej złości, ale mimo wszystko, wiesz, bo stosując taką paralelę do takiego dorosłego rodzica, którym jest Kościół, tak,
który surowo wychowuje, no to przychodzi taki wiek nastoletni, czasami w wieku 30-40 lat, takiego buntu i trzeba przejść ten bunt, bo to jest naturalny element, nie wiem, żalu po stracie, tak? Że ja nagle jestem na lodzie, to czuję się oszukany i po prostu od nowa muszę coś po prostu znaleźć. Masz rację, że prościej jest, jeżeli poszukasz i to jest też takie bardzo antyczne, poszukać po prostu prawdy, nie wiem, w nauce, w sztuce, w literaturze, w muzyce. Myślę sobie, że tą prawdę można znaleźć, można doświadczyć właśnie tym uczuciem kairos, tego momentu takiego uniesienia, szczęścia, bycia w zgodzie ze sobą, nadziei, że ja się znam, że jestem elementem czegoś więcej po prostu i drzemie we mnie jakaś nieprawdopodobna siła, którą nie ja stworzyłem, ale która jest gdzieś, która gdzieś krąży. I cieszę się też zawsze, jak spotykam osoby, które właśnie ten okres mają za sobą, jakiegoś buntu, albo przychodzą je oczywiście w jakiś taki trochę inny sposób i znajdują ten spokój, takie ukojenie. Bo to oczywiście często mówimy, tak już na końcu, jako z filozofem z wami trochę porozmawiam, złapałem się ostatnio na tym, że ktoś mówi, że chce być szczęśliwy, spokojny, a jakby dopytać, jak to szczęście rozumiesz, jak ten spokój rozumiesz, no to już jest jakiś problem. Ja się cieszę, że w tej książce twojej ja mogłem to odkryć też, mogłem coś zrozumieć, czego się nauczyć. Bardzo ci dziękuję, Piotrze, za to. Myślę, że dużo dostałeś też takich słów, takich indywidualnych. One są chyba największym komplementem po prostu, bo Piotr też prochu nie odkrył, koła nie wymyślił. No, on po prostu powiedział to, co jest opisane w badaniach naukowych, że to, o czym jest mowa w Ewangelii, no to jest taki instrument po prostu no, związania ludzi z Kościołem, ale nie, te słowa są urzekające, warto do nich dotrzeć, przemyśleć je na nowo. Książka jest dzisiaj nagrodą w naszej rozmowie. Pokaż ją, Piotrze, pokaż ją tak nam ładnie. Dobrze widać. Dobrze. Tak, troszeczkę dalej. O właśnie, Jezus, nie Chrystus. Tą książkę będzie można wygrać na naszym fanpage'u dla patronów. Marek Sekielski przeprowadzi konkurs. Piotrze, co polecasz do czytania nam jeszcze? Powiedz, co ostatnio takiego lekkiego, nie za bardzo filozoficznego, może jakąś muzykę ostatnio słyszałeś, bo pytam się często wow, o to. Wow, wiesz co, jestem po takich dosyć intensywnych greckich wakacjach i rzeczywiście starałem się jakoś tak wewnętrznie wyciszyć, w związku z tym, natomiast zabrałem takie książki, tym razem jednak filozoficzne ze sobą. Jest taka fajna książka właśnie Cezarego Wodzińskiego i to może Państwu polecę, bo to jest bardzo wspaniały polski filozof, ale jakoś tam myślę, że trochę niedoceniony w takim szerszym obiegu. Jest taka książka, której wróciłem po latach, w ostatnich tygodniach. Ona nie jest lekką lekturą, ale jednak chciałbym ją polecić. Dobrze się to czyta, ale rzeczywiście stawia fundamentalne pytania, też trochę związane właśnie z tym, co Kościół robi i co w ogóle taka instytucja, która sobie uzurpuje do wiedzy na temat tego, czym jest dobro, jak ona bardzo często staje się właśnie synonimem zła. To jest książka Cezarego Wodzińskiego, Trans Dostojewski Rosja. Mała książeczka, ale bardzo, bardzo myślę pouczająca i poruszająca, więc to jest książka, którą ostatnio czytałem, więc dzielę się taką inspiracją. Natomiast chciałem powiedzieć tylko na koniec jakąś inną rzecz, tak właśnie nawiązując do Twoich ostatnich słów, że ten bunt jest bardzo istotnym składnikiem naszego odrodzenia i że Jezus był, i tak jak ja go rozumiem, był jednak wielkim buntownikiem i też wielkim kontestatorem, który rzeczywiście to, co wypomina faryzeuszom, no to jest to, wydaje mi się, bardzo, bardzo daleko posunięte uderzenie w autorytet religijny swojego czasu, w jego hipokryzję, w jego patriarchalność, w jego dwulicowość. To wydaje mi się, że właśnie w tym pozytywnym impulsie też jest jakoś aktualne. Tak, i też jest wpisane, że nie można się, moim zdaniem, to jest cała kontrowersja też moja z tak zwanym otwartym kościołem poniekąd, czy
bo niektórzy mi mówią, ale czy tego wszystkiego nie można też w kościele? Przecież można. No wydaje mi się, że można wszystko, można wszystko, ale że w tym będzie zawsze jakaś zdrada, że trudno dwóm panom służyć, jak to mówi Jezus, prawda? No albo mówisz tak, albo mówisz nie. Trudno jakoś klękać przed biskupami i dzięki temu zyskiwać bezpieczeństwo tego, że jest się w tej instytucji, a jednocześnie sobie gdzieś tam pod kołdrą wieczorem czytać Ewangelie, które są przeciwko tym biskupom. To jest możliwe, tak wielu robi, ale w jakimś momencie wydaje mi się, że żeby pójść dalej, to ten but jest potrzebny. Natomiast dla mnie Jezus jest rzeczywiście wszystkim filozofem, jest mistrzem życia. I wydaje mi się, że jako taki ma on przyszłość. Natomiast jako ta figura tego trochę fetysza religijnego, którego Kościół wiesza na krzyżu i bije przed nim pokłon, a potem w jego imię sam pozwala sobie na przemoc, nadużycie, że przed tym przyszłości nie ma, a w każdym razie nie powinno być i z tym powinniśmy walczyć. No tak. Miejmy nadzieję, że ten projekt no jest już schyłkowy. I że to posłuży jakiemuś takiemu, nie wiem, odrodzeniu po prostu, czego życzę wielu osobom, które pewnie też na to czekują. Pytanie, czy jest to możliwe po prostu w instytucji, w hierarchii, pozostawiamy Wam, nie chcemy tutaj jakoś na nie odpowiadać. Każdy w swoim czasie jakoś sobie tam gdzieś tam rozstrzygnie. Ja natomiast chciałem powiedzieć, że ostatnio sobie słuchałem koncertu Dezertera z Jarocina, jubileuszowy koncert, jest remaster. Bardzo Wam polecam, stara muzyka, no też taka anarchistyczna. Kiedyś Dezerter zastanawiał się, jakby wyglądała sytuacja Jezusa, gdyby nagle zjawił się na ziemi. No chyba rzeczywiście by został po raz kolejny ukrzyżowany, prawda? Dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Mieliśmy rozmawiać 40 minut, ale no z Tobą się tak nie da, widzę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Przyszła godzina, ja też bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Tobie, Arturze, za zaproszenie. To wielka przyjemność. I Państwu bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, jestem dla Państwa zawsze dostępny przez kanały komunikacji społecznościowej, jeśli chcecie się do mnie odzywać. Staram się zawsze odpowiadać. Bardzo, bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Na razie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.